dzisiaj chcę pokazać, jaką możliwość możemy uzyskać dzięki ortezie, czy jaką zmianę w funkcji kończyny górnej u Mateusza, który, Mateusz, ile jesteś miesięcy po udarze? 4. Mateusz właśnie wyszedł z oddziału rehabilitacji, gdzie też pracował z ortezą, czyli już troszkę zna tą terapię, natomiast możemy pokazać, na ile w tym momencie jest zmiana stricte dnia dzisiejszego po pracy z ortezą i w ogóle z ortezą. Spróbuj, Mateusz, złapać piłkę. Super. Czyli to już jest efekt, który uzyskaliśmy dzięki temu, że 4 miesiące jest, spróbuj rozluźnić. Problem jest z otwieraniem cały czas, ale już ten ruch prostowania możemy zobaczyć. Ja spróbuję go pokazać. Podnieść pracę do góry. O, i tu widać tą pracę, tak? Czyli już jest szansa na to, że ten ruch prostowania palca w palcu będzie się powiększał. Będzie u Mateusza szansa na coraz to lepsze i bardziej funkcjonalne wydanie. Dobra, to pokaż jakby, co możesz zrobić. Czyli tą zmianę, którą możemy uzyskać dzięki temu, że masz ortezę. Czyli sytuację, w której no, jesteś w stanie na granicy złapać piłkę w taki bardzo skompensowany często sposób. Albo no taki, nie, można powiedzieć, nieprawidłowy trochę chwyt. I tu jest kłopot przede wszystkim z opuszczeniem, tak? Dobra, spróbuję jeszcze raz złapać i to wrzucić do koszyka. I teraz możemy to korygować, tak? Możemy, widzimy u Mateusza, że Mateusz trochę za bardzo skręca kołów, sięga barkiem. Spróbuj nie sięgać przez skręt, tylko właśnie ręką. Super, świetnie, tak? Dobra. Powiedz, Mateusz, tak w dwóch zdaniach, jakby, jeżeli chodzi o tą ortezę, jaką ty widzisz zmianę i jak ty to czujesz, jeżeli chodzi o tą pracę z ortezą? Też jest łatwiej mi złapać i pewniejszy w ręce. Więc bardziej mi też nie wiem, czy pokazuje te ręce. Czy się złapałem, zahaczałem palcem wskazującym bardziej jak to spadł. On do środka się chyba chował, prawda? Tak. No i tutaj mamy możliwość, że ty, tak jak powiedziałeś, tego akurat nie było nagrane, ale że nawet kilkaset powtórzeń możemy zrobić w ciągu godziny, tak? Czyli ta powtarzalność, stymulacja. No możesz ćwiczyć, tak? Jakby możesz sobie zabrać, to sobie zawsze utrudniasz, dajesz najdalszą piłkę, sobie wybierasz. Także fajnie. Poziom zaawansowania rośnie. No fajnie, czyli spróbuj złapać, tak? I spróbujemy teraz, ok, wypuścić, nie? Dobra. A spróbuj złapać piłkę tutaj z dołu. Jesteś w stanie sięgnąć, tak? I przenieść tam do koszyka, tak? Świetnie. Ok, dobra. Czy na przestrzeni czasu pracy z tą ortezą ty widzisz poprawę? Ty jesteś 4 miesiące po. Czy ty widzisz, że ta ręka się trochę zmienia? Tak, nawet po pracy z nią na drugi dzień już czy lepiej funkcjonuje się, lepiej funkcjonuje się, jak jest trzeba. Bardziej wyrobione jest taka wiotka. To, co jest ważne, żeby pamiętać, że tak jak widzimy, jak Mateusz pracuje, że tu nie chodzi tylko o otwieranie ręki. To jest coś, co chcemy osiągnąć. To jest nasz cel taki ostateczny, żeby łapać, otwierać, używać po prostu ręki. Bo na tym polega praca z ortezą, używanie ręki. Ale co jest ważne, że ty pracujesz barkiem, pracujesz łopatką, pracujesz tułowiem, tak? Cały pracujesz, cała obręcz i cała kończyna. I to ta poprawa nie tylko jest obserwowana poprzez to, czy ktoś otwiera i zamyka, ale też szczególnie patrzymy na to, czy cała ręka się poprawia, czy podnieść troszeczkę rękę do góry. Jesteś w stanie skontrolować? Super. I co jest ciekawe, nie zaciskają ci się palce przy podnoszeniu. To jest bardzo dobre. Czyli już na tyle sobie wzmocniłeś tutaj obręcz barkową i stabilizację ręki, że to napięcie nie przenosi się patologicznie na palce w momencie, kiedy napinasz całą rękę. Dobra, to złap jeszcze jedną tą piłkę. Dobra. I wrzuć do koszyka. Dobrze. I ostatnio. Dobra. Świetnie. Dobra. I rozumiem.